You just need to go and to push your politicians to be as harsh on Russia as possible. And I'm telling you as a Russian. Because from Ukraine now depends many things and depends not only Ukrainian future, but Russian future. Та війна, ніestety, мусить бути скончана з вневч Росії. Нет войне, но то stop war. My name is Yulia Arkhipova. I'm from Russia. Now I live in Warsaw. I'm a student here and I also work as a freelancer journalist. My name is Alexei Yakovlev. I worked with Alexei Navalny and his team from the start of the president company, his president company, president rally. And maybe one of the most famous things I have done is the film about Dmitry Medvedev. On Vam Ne Dimon. I was an editor of this film. I was born in Moscow, I lived in Moscow till last summer, and now I'm living in Warsaw because I was to escape Russia because it was unsafe to stay there. Mam na imię Rada, mam też 28 lat, pochodzę z tej bliskiej Rosji, czyli z Kaliningradu. Cześć, jestem Yuri, jestem z Moskwy, mam 31 lat i mieszkam w Polsce tu już ponad 2 lata. I've been living in Ukraine since 2015 to 2019 for 4 years in Kiev and I really love this place and I love Ukrainians and I am a person of Russian-Ukrainian descent, so a lot of my relatives live in Ukraine. Now they live in Kharkov and Kryvyi Rih. So my parents also were born in Ukraine, and I was born in Russia in a town situated like 100 kilometers from Ukrainian border. And my grandmother spoke Surzhyk. It's the mixture of Russian and Ukrainian. So I understood Ukrainian when I first visited Kiev. And yeah, this is quite an emotional situation for me and for my family also. After this Putin's wonderful lecture on Ukrainian history, I understood that the war, that there will be the war definitely. Now I'm trying to understand how can I help, how can I assist my relatives who live in Kharkov and in Kryvyi Rih. So yeah, I just feel that I have a lot of work now, a lot of things to do, and I just don't have this time to be emotional and to. Obviously, I feel the guilt and I feel this shame, but these are the feelings that live with me like for the last 8 years. So nothing new for me here, but in this situation. But yeah, now it's a lot of work and grief and mourning and all the things. Like the time will come for them. Of course, I can judge only reading my Facebook and Twitter, and of course, maybe I realize that it could be a bubble, my social bubble, and of course, every speaker and every one of my friends and some people I read in Facebook, they are shocked, totally shocked, and many of them hate Putin and write that it's impossible, it couldn't be truth. But I know that many people in Russia, they are living under great pressure of Russian propaganda and TV channels, and of course many of Russian people think that it's okay and it's some type of it's impossible to not to do this operation because its operation is very needed. Mówię szczerze, nadal do końca nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje, bo to jest zbyt nierealne, to jest zbyt straszne i zbyt wstydliwe, żeby to zrozumieć do końca. To się nie dzieje, to się nie może dziać, to jest przeciwko wszystkim prawom, to jest przeciwko wszystkim regułom, całej logice. To
to jest takie poczucie ohydnego wstydu za to, że to się dzieje niby w imieniu mojego państwa i w moim imieniu, że, ponieważ Putin mówi, że niby ma wsparcie obywateli, ale nie ma wsparcia. Ja nie daję swojego wsparcia, ja nie daję swojej zgody na to, co się dzieje. Jedno słowo to masakra. Ja nawet nie spodziewał się, że taka sytuacja w ogóle możliwa. W ogóle możliwa w Europie, no to nie gdzieś tam w Afryce, jeszcze gdzieś tam, no to Europa Centralna i nawet w głowie nie trzymał, że może mój prezydent takie rzeczy robić, no i że myślałem, że to maksymalnie będę tak samo jak z Krymem było i po prostu dalej to nie pójdzie, no. Po prostu mnie wstyd, że ja mam jakieś związki z tym państwem, że mam paszport tego państwa, mam, no, to naprawdę katastrofa. Ja bardzo lubię swój kraj, bardzo lubię swój flag, bardzo lubię ludzi w swoim kraju, no to teraz ja nie chcę nic mieć wspólnego z tym krajem i nikt nie zapytał mnie. Straszne, że życie idzie dalej. Ktoś pije kawkę, siedzi, ktoś jedzie tam sobie na pracę, do pracy i ktoś tam coś robi w biurko, rozmawiają na ten temat, popija kawkę, a gdzieś żołnierze teraz robią, krwi prolewa się na ziemię naszych braciów i to po prostu. Moja babcia mieszkała na Ukrainie i ja był często na Ukrainie i u mnie tam zostali się jakieś dawni przyjaciele. Powiem straszną rzecz, no ja trochę zadowolony, że teraz to wszystko jest i też teraz wszystko to dzieje, że po prostu to koniec. Koniec Putina, koniec Rosji, która teraz jest, koniec tego państwa, które tam jest, koniec tej władzy. I to samobójstwo władzy też. To samobójstwo dla mnie teraz, że ja po prostu pokazuję swoją twarz i to ja już. Moja mama została w Moskwie, a ona teraz też będzie pod ciśnieniem państwa. Jeśli ktoś z państwa oczywiście to widzi, to ja będę głównym wrogiem swojego państwa, bo ja po prostu rozmawiałem na ten temat. Ja coś mówię. Ciężko mi powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie ludzi. Dlaczego nikt nic nie robi w Rosji? Bo jeśli ty nie mieszkał w Rosji, dla ciebie to będę. Ty nie zrozumiesz, co tam za sytuacja. Ty stabilny pod ciśnieniem. Pod ciśnieniem policji to już dawno jest policyjskie państwo. Po prostu straszne coś powiedzieć, straszne coś napisać na Facebooku, straszne coś napisać w socjalnych mediach i tak dalej. To po prostu, jeśli ty coś nie tak powiedziesz, ty będziesz pod takim naciskiem, że po prostu dalej nie dasz rady mieszkać w ogóle w swoim kraju. No i teraz Putin pokazał Unii, w całym mieszkańcom Unii, jak to mieszkać w Rosji. Po prostu ty nic nie możesz teraz z tym zrobić. Obviously, there is a lot of people who do not support this invasion, and you know, if in 2014 we saw these huge demonstrations supporting welcoming back Crimea, welcoming back to Russia, and so on, this time these people republics were not welcomed. And if in 2014 the Council of Safety, or how do they call them, these old guys who were sitting with Putin and telling him like, yeah, we like your idea very much, and if in 2014 they were really glad to see Crimea back or glad to grab the eastern Ukraine, Donetsk and Luhansk, and this time they do not. You can see Naryshkin, who is like totally afraid of what's going on, and other people who are really not fine, and they are not as happy with this idea and with this situation.
So I think that I know that in Russia there were a lot of like demonstrations yesterday, and hope there will be also demonstrations today and tomorrow and so on and so on. And people are arrested and they are beaten severely. And I don't know, like, but I know that I doubt that Russians really support en masse this invasion. Because they already know that it will bring nothing good. I don't think that Russians really want to invade Ukraine. Also, it's a surprise for it was. I don't think it was a surprise for me. I think it was a big surprise for Russian soldiers. They really thought that Ukrainians will welcome there with flowers and bread and salt, as it's traditional in Ukraine and in Slavic countries. But I think they were really surprised yesterday that Ukrainians do not want to give their freedom away and their sovereignty and their independence. Now the soldiers, they are also these victims of disinformation, and we can see it from the videos when Russian soldiers captured, and they say that we also don't know what we are doing here. They don't understand why should they be there. No, nobody is waiting for them in Ukraine to deoccupy Ukraine from Nazis or what. Like, nobody is waiting for you there. Just go home and but they are in Ukraine, so they will. I think that Ukrainians have the right to defend their land and their independence. So of course, they have it. We can discuss, is it total support or maybe partial support? This is the main question. How many people and maybe what is the percent of population which supports Putin? Well, of course, some people support him, of course. But maybe many of them don't have the full information and don't realize that it is not only a special military operation, that it looks like a war. Też już czuć pierwsze skutki, że kurs walut, który skoczył dwa razy, i ponieważ większość ludzi jest powiązany, ma kontakty z Polską, z Litwą i zarabia na tym, też odczuwałem, że teraz temu dotychczasowemu życiu przyszedł koniec, że już nie wiedzą co robić. Ktoś stracił już pracę z tego powodu, ktoś boi się, że straci pracę, ktoś boi się, że nigdy nie zobaczy swoich bliskich. Moja koleżanka z klasy wczoraj została zatrzymana w Kaliningradzie na proteście antywojennym. I nie była sama, nie było sama wśród zatrzymanych, niestety nie było sama na tym proteście. Wyszło wiele ludzi, wyszły też moje nauczycielki, które mnie wychowywały, wyszły... ludzi, których znam, o których się troszczę. Wyszło też wiele ludzi w całym kraju. Wszyscy moi znajomi, z którymi studiowałam razem. Moje krewni z Moskwy, z Petersburgu. Też wszyscy, których pytałam, wszyscy z mojej bańki, nikt nie popiera. Ale jeżeli sięgnąć dalej, tam niestety jest różnie. Bo ludzie zostali... Wczoraj był chyba najbardziej masowy atak propagandy. I ludzie, którzy to przyjmują niekrytycznie, niestety już zaczynają wierzyć to. Ale nie wiadomo, bo ludzie boją się mówić to, co myślą. Nie ci, którzy są przyzwyczajeni do protestów, do wychodzenia, do sądów, ale tacy zjadacze chlebu, powiedzmy. Że teraz po prostu się powiem tak, że wojna zaczyna się pojawiać w ich życiu jako nie coś, co było w podręcznikach historii, ale to, co się dzieje na żywo. I też staram się jakoś znaleźć ten sposób. Na przykład tak, moje środowisko naukowe, z którymi wcześniej miałam kontakt, z którymi też staram się mieć kontakt do tej pory, środowisko Zjednoczenie Antropologów, nauczycieli, medyków, dziennikarzy już wydali swoje oświadczenie, że są przeciwko wojnie i chcą to zatrzymać. Propaganda w Rosji działa bardzo dobrze. To można powiedzieć, już
najlepszą propagandę na całym świecie. Ona działa 24/7 i no, gdzieś 40% Rosjan niestety podtrzymuje tego. No, mam sąsiada, który teraz wyjechał do wojny do tej. On wykłada te zdjęcia, pokazuje, jak on jedzie tam gdzieś tam na tankie. No to ja nie wiem, ja z tym sąsiadem rozmawiałem na temat żarówki, która murga u mnie w korytarzu, a teraz ja widzę, jak on spokojnie jedzie tam i ja nie wiem. No, trzeba też zrozumieć, że w Rosji każdy mężczyzna, który ma 18 lat, powinien iść do armii. I teraz taka sytuacja, że jeśli ty w armii, to ty powinien jechać do wojny. Ty nic z tym nie zrobisz. To też trzeba zrozumieć, że ludzie, którzy tam znajdują się w tych tankach i tak dalej, oni nic też z tym nie mogą nic zrobić. Bo jeśli ktoś zacznie tam uciekać z tego tanka, jego zabije tak samo jego przyjaciel, który w tym tanku jedzie. Teraz idzie wojna, a idzie sąd nad Nawalnym. No to po prostu jakby się nic nie dzieje, no ja nie wiem. No to po prostu no to jakiś surrealizm, no ja nie wiem, jak to powiedzieć więcej. I think that Europeans must provide every kind of support that is possible. I understand that NATO doesn't want to and maybe even cannot support Ukraine with troops, but all the possible weapons, lethal and defensive, everything should be given to Ukraine immediately as soon as possible, because you know, I also was a volunteer in Krzyżowa Foundation. It's a foundation on German-Polish reconciliation, and I understand that we are going now. We're like in something like 1939, and today and tomorrow it will depend on us. If it's going to be the Third World War or something like this, or it won't. It depends on the actions of European Union, on European countries, and you cannot just hope that Ukraine will. You can't just leave Ukraine alone, because if you leave Ukraine alone, like Poland was left alone, then the war will be growing more and more and more. Yeah, it's a strange position. I should ask you to make a great pressure on my own country. Yeah, on my own government, because the country is mine and government is not mine, and I didn't elect these guys in our parliament, and this president. Of course, it's strange to see, and it's we can say that maybe it's very banal, but history is repeating, because it looks like Europe is a little bit hesitating and a little bit maybe afraid to do. And Ukraine, at this moment, it seems that Ukraine is alone, and Europe and the USA even hesitate to start really heavy sanctions. They don't want to stop importing oil, metal, gas, and it's strange, because maybe for normal European citizen, this stopping of this war will cost maybe 10 euros per month because of rising of the price of oil and gas, but European politicians don't want to have these problems. Of course, it's very cynical, but it's a real world, and it's our real life. And Ukraine is now alone. And we can see many examples in history, some great examples and awful examples, and what could happen then after that. I'm sorry, maybe it's very stupid to make an comparison with Hitler Germany, but of course it's some things are similar, because in Russia at this moment every state activity is strictly prohibited because of political rules, and of course because of coronavirus. It was a very, very great excuse to Russian authorities to stop even
pickets. Even when one guy stands with a piece of paper, and even this type of activity is strictly prohibited. Każdy Rosjanin zna kogoś z Ukrainy, ktoś kogoś z kim studiował, ktoś z krewnych, kto mężczyźni wiadomo ci, z którymi jeszcze zawsze starsze generacje, ci, którzy pamiętają Związek Radziecki, bo służyli razem w wojsku i to wszystko, więc mają kontakty takie żywe. Traktują Ukrainę jako coś, kogoś, kto istnieje naprawdę jako żywych ludzi, ale niestety pod wpływem propagandy już zaczynają to traktować jako taki zbiór bez twarzy. I nie wiadomo, i jak czasami rozmawiam z ludźmi, kiedy przyjeżdżałam do Rosji, rozmawiałam z ludźmi, widziałam, że w nich niby są, walczą te dwie opinie. Myślę, że po pierwsze kolejności nie trzeba mówić tak, że każdy Rosjanin to Putin. Putin to Putin i to wojna Putina. Ja myślę, że no powiem na temat wszystkich Ukraińców, to okej, dobra, no to wszystko okej. Unia teraz robi bardzo poważne kroki na temat tego przyjęcia wszystkich ludzi stąd. No, trzeba rozumieć, że z Rosji też chce setki tysięcy ludzi uciec od tej wojny i nie mieć żadnych związków z tym. No po prostu nie ma możliwości. Nie ma możliwości. Trzeba też przyjmować i Rosjan tak samo jak Ukraińców. No to wojna niestety i nasza, i wojna w głowie u nas jest tak, no to straszne. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. No to ktoś chce uciec i nie mieć w ogóle związków z tym. No nie ma możliwości. Trzeba otworzyć drzwi dla tych ludzi, dla wszystkich specjalistów, żeby wszyscy Rosjanie też mogli spokojnie wyjechać, żeby Putin nie miał takich dobrych specjalistów, którzy jest tam w Rosji. Yesterday I wrote an email to my friends from Germany and I asked them to contact their MPs, their local politicians, all their family, colleagues, fellow students, whoever just they can, and to push their MPs to be as harsh on Russia as possible. Because when I hear about Russian gas and trade with Russia and that Europeans would like to stay warm in winters and so on, like I'm just getting angry because, you know, staying warm in winter, is it really a cost of Ukrainian independence that and you can just change staying warm in winter for Ukrainian independence? Like it's impossible. No, you just need to go and to push your politicians to be as harsh on Russia as possible. And I'm telling you as a Russian. Because from Ukraine now depends many things and depends not only Ukrainian future, but Russian future. Tutaj w Polsce już poznałam mnóstwo Ukraińców. Mam przyjaciółki, koleżanki, miałam współlokatorki i teraz kiedy widzę, że moje państwo bombarduje ich dom, ich miasta i ich rodziny, to jest, poczułam taki wielki wstyd, po prostu nie chcę być z tym kojarzona. I mówię, że ja zawsze głosowałam przeciw i ja jestem przeciw tej wojnie i ja życzę Ukraińcom, żeby dają całe moje wsparcie życie, że życzę im, żeby się trzymali, żeby oni zwyciężyli. I też wierzę też w Rosjan, wierzę, że ogarną się i wyjdą na protesty dalej, będą wychodzić. I to, bo ta wojna niestety musi być skończona z wewnątrz Rosji. I wierzę, że kiedyś wszystko będzie dobrze, o ile to możliwe, że Rosja się ogarnie, no bo inaczej nie może być. Stop war, no to trzeba to zastanowić, no ja nie wiem jak, no ja nie wiem, to trzeba, żeby popatrzył to Putin, żeby uwidział to i powiedział wszystkim żołnierzom wyjść z Ukrainy. Ja całemu światu powiedzieć, że to wojna Putina, to nie wojna Rosji z całym światem. To wojna Putina z całym światem i główny wróg to Putin, nie Rosja, nie Rosjanie. To wojna naprawdę Putina.